Cześć wszystkim, tutaj Basia. Witam, Norbert. Witamy Was w nowym, starym domu. Dzisiaj tak trochę o kosztach powiemy. Dla tych, którzy zastanawiają się nad tym, czy remontować, czy budować, czy może zburzyć i wybudować. Także zapraszamy Was serdecznie. Chcieliśmy dzisiaj Wam powiedzieć, ile udało nam się do tej pory zaoszczędzić i troszkę się wczoraj zdziwiliśmy, jak zaczęliśmy to liczyć i wyszło, że zaoszczędziliśmy przez te 6 miesięcy już sporo ponad 100 tysięcy na tych własnych pracach. I powiemy Wam pokrótce, jak to wyglądało, na jakim etapie prac najwięcej zaoszczędziliśmy do tej pory. I tak, najwięcej zaoszczędziliśmy na dachu, czyli na takiej najtrudniejszej pracy. Bo tak, wydaliśmy na dach do tej pory, jeśli policzymy wymianę wierzby, to co było wymieniane, pokrycia, blacharki, rynien, rur spustowych, wszystkich tych remontów wydaliśmy około 30 tysięcy i zaoszczędziliśmy na tych naszych pracach, czyli co robiliśmy samemu przy wierzbie. Wymienialiśmy większość wierzby, większość tych naszych kratownic, które są tam bardzo rozbudowane. Praktycznie całe deskowanie, wstępne krycie z papy też zrobiliśmy sami. No trwało to długo, bo nie jesteśmy specjalistami, więc rynny tam, koszowe. Tak, rynny koszowe robiliśmy sami, więc grubo ponad miesiąc siedzieliśmy tam na tym dachu. Także minimum te 30 tysięcy zaoszczędziliśmy. Aha, co jeszcze należy doliczyć do tego, co wydaliśmy na dachu? 10 tysięcy zapłaciliśmy chłopakom za położenie papy tej wierzchniego krycia, czyli tej takiej już porządnej, i za blacharki. Czyli powiedzmy, jeśli byśmy jeszcze to zrobili sami, to zaoszczędzilibyśmy nie 30, a 40, ale to już były na tyle fachowe prace, że no nie dalibyśmy rady tego zrobić. Nie na takim dachu. Tak, generalnie są opinie, że dobrze położona papa jest nawet czasami lepsza niż blacha. Więc nie bawiliśmy się w to sami. Tak, tak. No dach był na tyle rozbudowany, że tutaj naprawdę trzeba by mega, mega takiego doświadczonego blacharza, dekarza, żeby mógł sobie poradzić z tym naszym dachem, więc tak to wygląda. Czyli tu mamy 30 tysięcy na start. Tu mamy 30 tysięcy mniej więcej. Myślę, że to będzie tak, że raczej nie doszacowaliśmy kosztów naszej robocizny niż przeszacowaliśmy, ale pokrótce teraz następny etap. Elektryka. Na elektrykę tutaj wspomagaliśmy się rodziną, co prawda, ale na elektrykę wydaliśmy 5 tysięcy i 5 tysięcy, czyli na przewody, na bezpieczniki, na skrzynki rozdzielcze, na te rzeczy, które były potrzebne do elektryki, wydaliśmy 5 tysięcy, zaoszczędziliśmy przynajmniej 12 tysięcy. Następnie instalacja wodkan. Wydaliśmy też maksymalnie w granicach 4-5 tysięcy, to znaczy tutaj jeśli chodzi o przewody wodne, stosowaliśmy tylko te przewody Stabiglas, wszystko robiliśmy w tych lepszych przewodach, no izolowaliśmy to wszystko, staraliśmy się to zrobić porządnie. Tutaj, tak jak mówię, koszty były około 5 tysięcy, zaoszczędziliśmy minimum te 7 tysięcy na wodkan. Myślę, że to jest więcej, ale tak powiedzmy, że to taka jest kwota minimalna, jaką zaoszczędziliśmy. Tak, tutaj mamy bardzo dużo punktów tych wodnych, także jakby to policzyć, gdyby miał przyjść człowiek, no to... I to są jednak cztery poziomy, zaczynając na piwnicy, później parter, pierwsze piętro, poddasze, więc by było tego sporo. I tutaj chcemy też dać Wam taką wskazówkę, że szczególnie te rzeczy instalacyjne, typu wodkan, to opłaca się kupować przez internet. Przewody też, nie z elektryki. Przewody też, ale my mamy kilka takich jakby sprawdzonych sposobów na kupowanie pewnych rzeczy. I na przykład przewody elektryczne zazwyczaj kupujemy, tak jak wiele innych rzeczy, kupujemy w Leroy, ale korzystamy z takiego rabatu 10%. Działa on na takiej zasadzie, że jak wydamy ponad 5 tysięcy złotych, to mamy rabat 10% na wszystko. I zazwyczaj to jest tak, przez cały dzień. I zazwyczaj to jest tak, że jak mamy ten rabat 10%, to kupujemy te rzeczy, które nam są potrzebne, czyli te, które są tanie w marketach, czyli takie zaprawy, tynki. Te przewody często się opłaca kupować.
No takie rzeczy, które tam, płyty GK, one są najtańsze, bo tak małe składy nie mogą sobie pozwolić na takie ceny. Tu od razu chcemy zauważyć taką bardzo ważną rzecz dla Was. Odwrotna sytuacja jest z tymi takimi drobnymi rzeczami. Tutaj markety zazwyczaj po prostu zdzierają z klientów tyle, ile się da i często takie rzeczy typu jakieś zaworki, jakieś syfony i tak dalej, to jest w marketach dwa razy tańsze niż w małych sklepach i to i te droższe. Przepraszam, dwa razy droższe jest w marketach niż w małych sklepach i te rzeczy albo kupujemy przez internet, jeśli mamy pewność co do tego, że to będzie przyzwoita albo odporządna jakość, albo kupujemy po prostu w małych sklepach, które są sprawdzone i one mają te rzeczy takie instalacyjne i te drobne o wiele tańsze niż markety, więc to taka uwaga. Tak. No trzeba znać materiał, możesz opowiedzieć o tych bateriach, co miały tą minę. Tak. To dobra. No trzeba uważać, bo powiem tak, wyłożyliśmy się kiedyś na takim, kupowaliśmy zlewy razem z bateriami i z syfonami. One były tanie, potrzebowaliśmy to szybko kupić na promocji, gdzieś w jakiejś bodajże Castoramie. Kupiliśmy chyba 5 sztuk tego. Wiecie co, że był jeden słaby punkt tego elementu, to znaczy wężyki do baterii. Wężyki do baterii, jak mają takie mosiężne okucia w środku, plus taką gumową uszczelkę, to te miały okucia z plastiku i gumowa uszczelka. Ale ten plastik był w kolorze mosiądzu, co się stało. W kolorze mosiądzu, to musiałbym to pokazać, bo to było nie do wiary. No, i to pękało. I w ciągu 2 lat mieliśmy z tego 4 awarie, tak? Także naprawdę, i to takie awarie, z których każda kosztowała przynajmniej 2-3 tysiące złotych, więc tutaj powiem tak, chcieliśmy zaoszczędzić czas, zaoszczędzić pieniądze, straciliśmy i czas, i pieniądze. No więc to jest też nauczka, no po prostu, żeby tego gówna za przeproszeniem nie kupować, bo powiem tak, że można się zdziwić. No my jak nam zalało jedno, drugie mieszkanie, to powiem Wam, że no to już nam się odechciało kupować takich rzeczy na promocjach. Dobra, przejdziemy do następnego punktu. Co mamy? Rekuperacja. Rekuperacja. Tutaj ten temat omawialiśmy dosyć szeroko, bo to jest taka stosunkowo nowość. I tak, rekuperacja kosztowała nas, zamknęła nam się w 12 tysiącach złotych. W zasadzie to jest i tak dość dużo, ale wynika to z tego, bo na przykład jeśli byście tam spojrzeli na kanał bodajże Działka i ja, tam pan robił podobną rekuperację na podobnym rekuperatorze, jemu się to zamknęło bodajże w 6 czy 7 tysiącach. Ale z czego to wynika? Wynika to z tego, że on miał dom parterowy i ta instalacja była prosta, rekuperator dużo mniejszy. U nas to problem był tego typu, że dom ma dużo poziomów, on nawet nie jest tak duży, jak po prostu złożony w budowie. W sensie kilka tych poziomów determinowało to, że musieliśmy mieć mocny rekuperator, duże średnice przewodów i rozbudowaną instalację. No i dlatego te koszty wynosiły 12 tysięcy. Ale przechodząc jakby do meritum sprawy, kosztowało nas to 12 tysięcy, a wyceny od firm, które nam proponowały wykonanie tej rekuperacji na podobnych parametrach zamykały się w kwotach od 29 do 35. Więc tutaj na rekuperacji zaoszczędziliśmy minimum te 15 tysięcy i to była taka praca też, którą wykonaliśmy de facto w 2 tygodnie. W 2 tygodnie to spokojnie, myślę, że 10 dni wystarczy na zbudowanie takiej wentylacji. No raczej dla 2 osób, bo są przekucia, są ten, więc 10 dni dla 2 osób to tak nie spiesząc się, bardzo spokojnie można to zrobić. Następna rzecz, gdzie się bardzo narobiliśmy, gdzie zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy, ale była bardzo pracochłonna, czyli wywalanie tego wszystkiego. Kucie tynków, wyrzucanie stropów, kurz, brud, smród i tak dalej. No ciężka robota. No tak, no tutaj... Tutaj wydaliśmy niedużo, bo nie wiem, może parę grotów do młota, czy jakieś tam bzdury, więc nie wiem, czy tutaj... Szczotki trzeba było robić. No, powiedzmy pierdolę. Drobiazgi, bardziej praca. A na naszej pracy zaoszczędziliśmy no, minimum 20 tysięcy, bo,
Bo, chodzi o sam demontaż, no bo tynki będziemy robić... Tak, tak, nie, nie, chodzi o skuwanie tynków, zrywanie podłóg, wynoszenie podłóg, wyrzucanie tych wszystkich śmieci. No, poświęciliśmy na to, myślę, że lekko półtora miesiąca. No i tutaj no narobiliśmy się strasznie, no bo to jednak tego wszystkiego była ogrom, a tak naprawdę mamy jeszcze, nie zrobione to w 100%, tylko tak w 90%, bo jeszcze są takie drobne miejsca, tak jak na przykład tutaj ten wykurz, gdzie jeszcze trzeba trochę poskrzybać i tak dalej. No, ale... Ten wykurz to jest w ogóle inna inkszość, bo te ścianki trzeba będzie zupełnie poprawić, bo to jest konstrukcja szkieletowa, która musi wylecieć i musi powstać nowa. Tak, ale to wynika z tego, że kiedyś okno było tutaj, tak, potem, tu balkon, potem to zostało dobudowane, znaczy teraz w sumie, nie balkon. Więc de facto to są cieniutkie ścianki, które no, były trzeba izolowane, nie wiem, może z teopenem trójką, albo no, bardzo delikatnie. Następna rzecz odnośnie tutaj tych naszych wydatków i oszczędności, to jest tak, zabudowy GKT, które do tej pory zrobiliśmy. To chodzi głównie o poddasze, bo tam już mamy większość ścianek postawionych. Tylko tam mamy GKT. Tak, tak, no tam, bo, ale tutaj będziemy mieć też niedużo, ale nie. Tam mamy zrobione i materiałowo gdzieś te wszystkie zabudowy, czyli profile, płyty te czerwone, zielone, no bo różnych używaliśmy w zależności od tego, gdzie one szły. Kosztowo nas to wyszło gdzieś w granicach 5000 za materiał i zaoszczędziliśmy na tym minimum 8000. Tam mamy kilka ścianek działowych, większość tych ścianek zabudowanych, te kwadraty, które Basia zabudowywała, te wszystkie płyty, które ja wklejałem, tam częściowo na pianach, częściowo na kleju do gipsu. No taka niewdzięczna robota, bo strasznie krzywe te belki były, no. Ale wydaje nam się, że efekt będzie bardzo fajny. Następna rzecz, to tu jest w większości robota Basi, czyli cegły. Czyli tak, najpierw, no tutaj też koszty były jakieś tam śmieszne de facto, bo trochę zaprawy i... Piasku do piasku. Piasku, no więc nie wiem, czy finalnie to nam się... No cement biały jest drogi, więc... Ale jego mało idzie. A jego idzie mało, więc on kosztuje 40 zł za worek, ale nie wiem, czy na cały dom pójdzie nam 3 worki. Może nie. No i tak, akurat to kupujemy gotowe w workach, bo jeszcze nie dostarczyliśmy piachu do tej pory na budowę, bo przez tą zimę de facto tak było, że... Ale tego idzie mało, więc przywoziliśmy to. Koszty maksymalnie w 1000 zł się zamknęły, no bo tam kosztowały co? Trochę te takie dyski ścierne do wiertarki, te szczotki, no tych szczotek poszło no, ze 30 pewnie, to trochę kosztowało, no i będzie kosztować trochę jeszcze impregnacja tego, bo trzeba to zaimpregnować, a potem zaolejować olejem do klinkieru, ale tutaj na tym zaoszczędziliśmy, wydaje mi się, minimum te 10 tysięcy. To kiedy wypłata? No właśnie, kiedy wypłata, nie wiem. Te 10 tysięcy zaoszczędziliśmy, bo tak, najpierw trzeba było to wyczyścić, ale ja też się trochę przyczyniłem do tego. Najpierw trzeba było to wyczyścić, potem wymienić cegły. Cegły, tak. No to murowałem to, co trzeba było wymurować, a teraz Basia fuguje. Męczy się i męczy i nie może skończyć, znaczy, ale, nie, ale zmierza to do końca. Zmierza do końca. Więc tak, cegły oszczędność minimum 10 tysięcy. Co jeszcze? Okna, na okna wydaliśmy, na poddaszu tam mamy 5 okien, w sumie jedno dachowe, wydaliśmy no tam już w granicach 9 tysięcy może i no i gdzieś zaoszczędziliśmy około 1000, bo wszystkie sami montowaliśmy. Akurat tutaj oszczędność na montażu okien jest mizerna, dlatego że okna sprzedawane są z VAT-em 23%, a jeśli firma wam montuje, sprzedaje wam z VAT-em 8%, więc tutaj się zazwyczaj nie opłaca tego robić. My to musieliśmy robić sami, bo mieliśmy tam takie specyficzny montaż, który nie pasował, nie mogliśmy od razu tego wszystkiego powykuwać, bo też to w zasadzie robiliśmy już zimę, więc montowaliśmy sami, no powiedzmy, że może z 1000 zł zaoszczędziliśmy, no to w zasadzie wszystko. Następne wydatki, jakie ponieśliśmy, to jest wełna na poddasze, no i tam wiecie, no jeszcze kupiliśmy steropiany i tak dalej. Na tą chwilę zamknęło się to w kwocie, nasze wydatki w kwocie rzędu 70 paru tysięcy złotych. Zaoszczędziliśmy z tego, co już policzyliśmy,
minimum te 105 tysięcy złotych. Także no tyle zaoszczędziliśmy na własnej pracy, ewentualnie tutaj na pracy rodziny, która nam pomagała. No i to mniej więcej tak na tą chwilę wygląda. Jeśli byście się chcieli do takiego remontu przymierzać, to możecie się mniej więcej tym zasugerować. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile dacie radę sami ogarnąć. Ile macie czasu, tak? Bo my tutaj byliśmy w takiej dość komfortowej sytuacji, bo jednak nasza praca zawodowa to powiedzmy ograniczała się do pół etatu czy do 1/4 etatu, a skupialiśmy się. Nadal pracujemy i nadal staramy się robić powiedzmy dodatkowe rzeczy, jak mamy chwilę czasu, ale no, skupiamy się. Teraz to jest nasz etat. Tak, teraz to jest nasz etat, a po prostu dodatkowe rzeczy, które tak. robimy zawodowo, no to jest myślę, no w moim przypadku pół etatu, no u Basi też może coś takiego, no, może mieć, bo Basia jeszcze ma więcej pracy przy dzieciach, więc lekko nie, lekko nie jest. Co jeszcze możemy Wam powiedzieć? Teraz te oszczędności nasze na pracy będą spadać, tak. Dlatego że będziemy coraz więcej, teraz nadchodzi nam taki etap, gdzie będziemy mieć sporo prac zleconych, typu wylewki, tynki, ocieplenie i instalacja CO. Więc tutaj plus okna, które chyba też weźmiemy z montażem, tak. więc my się skupimy teraz de facto bardziej na wykańczaniu, a kilka tych takich grubych robót, które przed nami, po prostu zlecimy z dwóch powodów. Raz, że po prostu tak jak tynki, to tutaj zamęczylibyśmy się, nie jesteśmy aż takimi fachowcami. Ja bym sobie de facto poradził z tym, ale jakbym miał cały ten dom wytynkować, to boję się, że to by trwało z 5 miesięcy i nic innego. No chcemy kiedyś zamieszkać. A chcemy na zimę się powiedzmy wprowadzić, więc po prostu no tutaj no wszystkiego sami nie damy rady, więc trochę tutaj chcemy sobie pomóc. Chyba to na tyle. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy. Jeśli się podobało, pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach, możecie nas polecić, komuś będzie nam bardzo miło. No i do zobaczenia. Pa. A teraz okazuje się, że się nie nagrało. Nie nagrało się.